Halo, halo, z tej strony The Rockboy, witam was wszystkich ponownie na moim kanale i dzisiaj będziemy kontynuowali sobie zabawę w Alana Wake'a 2. Zapraszam wszystkich do oglądania. Dobra, zaczynamy w miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy, przeszukiwaliśmy to miejsce zbrodni, dowiedzieliśmy się, że ofiarą jest były agent FBI, no i teraz przejdziemy sobie do nowej funkcji, która nam się tutaj pojawiła w grze, mianowicie do profilowania. Możesz użyć profilowania w miejscu umysłu Sagi, żeby zajrzeć do umysłu podejrzanego lub ofiary. Ok, zobaczymy, co to profilowanie nam robi. Ok, dzięki swojej intuicji Saga może odkrywać nowe wskazówki poprzez profilowanie podejrzanych i ofiar. Nightingale, mord rytualny, zaginiona osoba. Ok, zobaczmy, co mamy tutaj. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Okej, to było dziwne. Ale dobra, lecimy dalej. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale, a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. To było ciekawe. Jestem ciekaw, kto jej pomaga, kto to mówił tam zza pleców tej agentki. Dobra. Zobaczmy, nie, tu już nic nie możemy. Ok, jak widzicie, jesteśmy na tym miejscu zbrodni, tutaj gdzie sobie skończyliśmy. No dobra, i teraz tak, co dalej robimy? A nie, tutaj jest ekwipunek. Tak jest, to już widzieliśmy. Zbadaj miejsce zbrodni, sprofiluj ofiarę. Dobra, chyba musimy jeszcze wrócić do tablicy dochodzeniowej w takim wypadku. Dobra, co tutaj mamy? Ok, jakiś prezencik chyba od jej córki, z którą widzieliśmy rozmowę na początku gry. Dobra. Wróćmy sobie z tego. Ok, profilowanie. Co my tu możemy jeszcze zrobić? Nie, no tu już byliśmy. Tablica dochodzeniowa. Ofiara przyszła z Czy mamy jakieś wskazówki jeszcze? Nightingale przybył z Cauldron Lake. O tak. Czuję, że Nightingale wyszedł z jeziora, ale dlaczego teraz? Po 13 latach. Gdzie on był wcześniej? Okej. Czy tu coś możemy jeszcze sprawdzić? Okej, czyli tu jest chyba jakaś miejscówka dodatkowa. Dobra, sprawdźmy sobie, czy możemy tu coś znaleźć. Tu jakaś krata, czy możemy to otworzyć? Niestety nie. Okej. Pewnie będziemy musieli zdobyć w dalszej części gry jakiś wytrych, ale podejrzewam, że niedługo na to już wpadniemy. Czy coś jeszcze tutaj można zobaczyć? Nie, tu jest już wszystko zamknięte. Tu wydaje mi się, że... A, tu coś... Czy my tu byliśmy już wcześniej? Nie. Co tu jest? No właśnie, coś nowego. Upiorna rzeźba z gałęzi. To jakieś porozwalane krzesełka. Ktoś jakby stąd uciekł szybko. Jakaś siekiera. Oho. No właśnie, gdzie my tu znajdziemy klucz? Nie wiesz, co robić? Wykonaj poniższe kroki. Umyj ręce, wyjmij kurczaka z lodówki, zrób sobie drzemkę. Okej. Ciekawa instrukcja. Dobra, wejdźmy sobie do tej chaty, poszukamy tego klucza. Fajnie się rozjaśniło. Z dłuższy czas chyba już tu nikogo nie było. Okej, co my tu mamy? Niech to będzie przestrogą dla pozostałych intruzów. Mówią, że to jezioro jest kalderą, czymś utworzonym przez wybuchający wulkan albo pozostawione przez erupcję kratery. A jeśli to nieprawda? A jeśli jest czymś innym, mniej naturalnym, w znacznie większym stopniu utworzonym przez człowieka? Intencjonalnym? Twierdzę, że to jezioro nie zostało formowane, tylko zaprojektowane. I że służy konkretnemu celowi. To jezioro to kryjówka. Pod jego spokojną powierzchnią kryje się tajna maszyneria, gotowa ruszyć, gdy ktoś naciśnie przycisk. A ludzie dysponujący tym przyciskiem są w tym dużym domu obok jeziora, zajęci swoimi przygotowaniami. Dobra, ciekawa teoria na temat tego jeziora. Zobaczmy, co mamy dalej w tym budynku. Hey Casey, what's the forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the a triangle. I don't get it. Yes, you do. Dobra, spoko, suchary. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. O, właśnie. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. No, całkiem niezłe trofeum. Dobra, czy coś tu w tych szafkach znajdziemy? Gdzie jest ten klucz? Bym bardzo się chciał dostać do tej skrzynki. Podejrzewam, że gdzieś tutaj jest ten klucz, tylko nie mogę go znaleźć. Jeszcze raz ta łazienka. Nie no, nic tu nie ma. Wróćmy jeszcze tutaj. Tutaj znowu jakieś znaki. Tutaj już jest to, co sprawdzaliśmy. Nie no, nic tu nie ma już. Dobra, wydaje mi się, że jednak nie znajdziemy tutaj tego klucza. Wejdźmy na zewnątrz. Gdzieś może tutaj z boku się jeszcze da podejść? Chyba nie. Dobra, sprawdźmy sobie tę ścieżkę. Co nas tutaj spotka? Dobra, mamy jakiś namiot. Kolejne jakieś małe obozowisko. O, właśnie. Nie będę wszystkich rzeczy czytał, zostawię wam tutaj na chwilę, przewinę i tak, żeby sobie każdy mógł to przeczytać. UFO i ty. Najlepszy poradnik wykrywania niezidentyfikowanych obiektów latających. Okej, tutaj mamy jakieś książki, ktoś zostawił. Oho, jakieś pudełko. Okej, wpadła na myśl. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Okej, jak ci się podoba ta robótka, bohaterko? Załatwiłam ją specjalnie dla ciebie. Co my tu mamy? Fragment maszynopisu. Okej. Fragmenty maszynopisu mogą być używane do ulepszania broni w miejscu umysłu. Okej, sprawdźmy sobie to. Czyli tutaj mamy ulepszanie naszej podstawowej broni. O kurde, sporo tych stron maszynopisu to wymaga. Mamy tak, powiększenie magazynka o 50%. Raz za razem przytrzymaj przycisk strzału, żeby aktywować ogień ciągły. Znacząco zwiększa to szybkostrzelność. Okej. I znowu w łeb. Traf wroga szybko 2 razy w głowę, a ogłuszysz go na dłuższy czas. No dobra, czyli musimy zwracać uwagę na te strony maszynopisu. Bardzo nam się przydadzą do ulepszenia tej broni. Także spoko, jest czego szukać, warto się rozglądać za tymi wszystkimi znajdźkami. Ma to jakiś sens, nie będą to jakieś tam tylko pierdółki, które potem można sobie obejrzeć w menu, także spoko, to mi się podoba. Okej, czy coś tu jeszcze mamy? Tu obok tego namiotu nie, mamy jakąś patelnię zostawioną, nic. Dobra, udajmy się teraz w tę stronę. No muszę przyznać, że bardzo dużo jest tutaj tych dodatkowych ścieżek. Ciężko się w tym trochę połapać, tak naprawdę są one chyba ze sobą, o właśnie, jakoś połączone. I można się naprawdę nieźle w tym pogubić. I oderwać mocno od głównego wątku, ale dobra, zobaczymy, będziemy sobie szukać, tak jak mówiłem, w takich grach bardzo... I think Nightingale came up from that direction. from the lake. Probably looking for shelter, safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? I haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Dobra. Trochę tutaj pobłądziłem, ale przynajmniej usłyszeliśmy rozmowę. Dobra. Jak widzimy, takie trochę labirynty są zrobione z tych ścieżek tam. No okej. Czy tutaj mogę jakoś przejść? Nie. Dobra, sprawdźmy sobie mapę, żeby tak nie błądzić. Mamy tutaj to miejsce zbrodni, a musimy iść nad brzeg jeziora. Okej, czyli przejdźmy sobie... Tak i potem tak, dobra. Mamy tutaj naszego kompana, dobra, udamy się razem z nim nad ten brzeg. Jestem ciekaw, czy niczego tam nie pominąłem obok tego domku i w innych miejscach, ale to przekonamy się później. Okej, to sobie usuniemy. Dobra. Dobra, spokojny spacerek na to jezioro, tak. Możemy się też przebiec, okej. O, tu coś mamy. A możemy się tam spiąć. No dobra. Sprawdźmy w takim razie, co jest. O, właśnie, mamy kolejny domek. A nie, w tym domku, jeśli dobrze pamiętam, to byliśmy poprzednim razem. Chyba tak. Chyba tak, tak, bo to był ten domek tej wiedźmy. Dobra, ale czy możemy tutaj jakoś przejść? O właśnie. O właśnie, tutaj mamy jakieś nowości. Sprawdźmy, co tu jest. Piątek. Midge powiedziała mi dzisiaj, że jej rodzina zamierza się wyprowadzić. Beznadzieja. Nie powiedziała mi jeszcze nawet, że mi się podoba. Jaki to ma teraz sens? Powiedziała, że jej rodzice chcą lepszej pracy i że zamierzają wysłać ją do lepszej szkoły w dużym mieście. W sumie coś w tym jest. Kto by chciał siedzieć w pieprzonym Bright Falls? Niedziela. No to jej powiedziałem. Podziękowała mi. Niech mnie ktoś kurwa zabije. Poniedziałek. Wczoraj w nocy znowu wymknąłem się na zewnątrz. Poszedłem do dużego domu nad jeziorem. Zamiast jak zwykle po prostu obserwować go stąd, pieprzyć to. Tak czy inaczej dzieje się tam coś dziwnego. Zamierzam dowiedzieć się co. Wrócę tam jutro z lepszym sprzętem. Założę się, że uda mi się jakoś wejść do środka, zrobić trochę zdjęć. Będzie niezła jazda. Okej, czyli mamy tutaj jakiś dzienniczek tak naprawdę prowadzony przez kogoś. Oho. Co my tu mamy? Chyba baterie do latarki, czyli na pewno... O właśnie. Dobra, super. Kolejne strony maszynopisu. Ach, tylko jedna. Wiem, że czasami robi się tu trochę dom wariatów, ale jeśli kiedykolwiek poczujesz strach, przypomnij sobie, że Alan nad nami czuwa. Okej, czyli fajne nawiązania do Alana w tych pudełkach mamy. Wróćmy sobie tutaj z powrotem. Czy z tej strony tego domku coś możemy zrobić? Nie. Czy tutaj coś w takim wypadku? Chyba też nie. Dobra. Wybaczcie, że tak krążę, ale trochę mi się zapomniało od ostatniego czasu, jak graliśmy, także staram się tutaj badać wszystko. O właśnie, zejdźmy sobie jeszcze tutaj. Czy tu będzie coś ciekawego? Okej, robi się tak trochę... niestety. Tutaj na razie nie pójdziemy. O, super wyglądają te promienie. Przez te drzewa. Mega mi się podoba graficznie ta gra. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj też szedłem, ale... wyraźnie było, sprawdźmy, czy coś tu jeszcze mamy. Tu chyba była ta ścieżka na górę, która była zablokowana, jeśli dobrze pamiętam. A nie. To jest jeszcze coś innego. Tu nic nie ma. Kurczę, ale to jest strasznie dużo tych ścieżek. Bardzo odciągające jest to od fabuły głównej. No ale dobra. Poszukajmy sobie tutaj wszystkiego. Oho. No właśnie. Kolejne pudełko śniadaniowe. Kolejna strona. Dwie strony. Mój tata powtarzał, że czasami w życiu trzeba zacisnąć zęby. Nie za bardzo wiem, o co z tym chodzi, ale może cię to jakoś zainspiruje. Okej, fajne te hasła są w tych pudełkach. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Nie. Mortar Falls to potężne dzieło natury, ożywia ducha w taki sam sposób, w jaki ożywia otaczającą je przyrodę. Zburzona, kotująca się woda u podnóża wodospadu kojarzy się z tłuczkiem i moździerzem. Takim samym jak ten, którym posługiwała się wiedźma z Cauldron Lake, by podróżować po nocnym niebie. Okej, fajne te opisy tutaj na tych tablicach. Fajnie przedstawiają tutaj historię tego miejsca. O, ładny tu wodospad mamy. Dobra, czy coś jeszcze wyżej tutaj? Badam chyba całą mapę, zanim ruszymy dalej z wątkiem głównym, ale... ale widzę, że warto. Bo jednak wpadają nam te strony maszynopisu, jakieś... jakieś notatki albo co? O nie, tu już nas gra zatrzymuje. Dobra. Czyli co za dużo, to niezdrowo. Wracamy do naszego partnera. Zobaczymy, co tam znajdziemy w takim razie nad tym jeziorem. Dobra, tutaj ta budka telefoniczna też już była. Czy tu trzeba zejść na dół? Tak, tutaj, gdzie nie mogliśmy dojść. Właśnie, właśnie. Okej, schodzimy sobie tutaj na dół. Jest nasz partner. Okej. Ładnie to wygląda. Mamy kolejną tablicę informacyjną. Witch's Ladle. Nie ma nic tajemniczego w tym, że Cauldron Lake zawdzięcza swoją nazwę kociołkowatemu kształtowi. A jednak na temat tego jeziora krąży wiele tajemniczych opowieści. O tym, że stanowi posępne wrota wiodące do zaświatów. Albo o wiedźmie, dla której jezioro było tak naprawdę kotłem. Legenda głosi, że gdy dama ta odrzuciła zaloty lokalnego szeryfa, oskarżył ją o to, że rzuciła na niego urok. Została utopiona, lecz z upuszczonej przez nią chochli wyrosło dziwne drzewo, które zostało nazwane Witch's Ladle. Kobieta wróciła później, by dokonać zemsty na swoich oprawcach. Jeśli nie była wcześniej wiedźmą, to na pewno wówczas się nią stała. Zabija szeryfa, topiąc go w jeziorze. Następnie wycięła mu serce i zamknęła je w pudełku. Serce to pozwalało jej wzywać go z głębin jeziora, by mścili się w jej imieniu. A przynajmniej tak głosi legenda. Okej, czyli mamy tu fajną historię o tej wiedźmie. Jak powstało to Cauldron Lake. Okej, mamy tu przejście pod tym drzewem. Tak? Czy tak? Oho, mamy kolejne wskazówki. Bosy stop. Kartka papieru. Dobra, czy mogę to jakoś zbliżyć? Nie. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Okej, pojawił nam się pierwszy raz Alan Wake. Teraz pytanie, czy pozostawił nam tutaj tę stronę? Wejdźmy do tablicy dochodzeniowej. Zobaczmy, co możemy teraz tu dodać. Okej, z nowych dowodów. Ślady stóp biegnące spod głazu. Tak jest. Co? Przeszedł przez głaz? To nie ma sensu. Trop się urwał na tym drzewie. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Zbyt wiele tu niewiadomych. To nie ma sensu. Zadaję niewłaściwe pytania. No właśnie, mamy to dość mocno zagmatwaną tą historię, jak na razie. Sprawy. Zobaczmy tutaj. Sprawy punktów zainteresowania obejmują informacje na temat przedmiotów zebranych przez Sagę. Okej. Śniadaniówki Alexa Caseya. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Znalazłam dziwne pudełko śniadaniowe. Kto je tu zostawił? Powinnam rozejrzeć się za resztą. No właśnie, kto zostawia te pudełka? Mamy tutaj kolejną poszlakę. Zobaczmy sobie te trzy pozostałe. Pudełko śniadaniowe znaleziono obok wodospadu nad Cauldron Lake. Okej. Okolice Cauldron Lake, czyli będzie tak. To będzie to. Autor tej notatki zostawia je, żeby kogoś zainspirować. Czy naprawdę są przeznaczone dla mnie? Następne mamy znalezione blisko Witch's Hut. Okej, czyli to będzie... Nie, nie tutaj. Obok biwaku. Czyli tu. Notatka wspomina, że te robótki ręczne są specjalnie dla mnie. Skąd wiedzą, że szydełkuję? A może to zbieg okoliczności? I kolejny. Notatka wspomina o Alanie. O Alanie Wake'u? Czym naprawdę są te pudełka u diabła? No właśnie, czym są te pudełka? Kto je tutaj zostawia? Sprawdźmy sobie tak. To jest ta strona maszynopisu, którą znaleźliśmy. Ofiara też pracowała w FBI. Agent specjalny Robert Nightingale. Zaginął tu 13 lat temu, a teraz nagle pojawił się ponownie tylko po to, by zostać zamordowanym podczas krwawego rytuału w dniu ich przybycia. Do tego była jeszcze strona, ta strona. Pierwsza znaleziona strona, nie ostatnia. Pierwszy krok na drodze ku przerażającej otchłani, ku tajemnym prawdom drżącym za strefą progową. Wydawało się, że słowa, te słowa są wiadomością, były wiadomością. Ktoś wiedział, że tu są, wiedział co robią. Ktoś sobie z nimi pogrywał, wodził ich za nos. To było zaproszenie. Jak mogli odmówić? Ta zuchwałość, z jaką przedstawiono im tę nierozwiązywalną tajemnicę. Choćby i nawet wiedzieli, że to się dla nich źle skończy. Profilowanie. Dobra, mamy tutaj jakąś nowość. Strona. Inside the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him, in his chest. I must find out what. Nightingale nosi coś ukrytego w ciele. Dobra. Coś ukrytego w sobie. Okej, dobra, dodajmy sobie to. To tu, tak, to tu powinno być. Nie. Coś jeszcze. Aha, czyli to będzie tu. Tu się dzieje więcej niż teraz dostrzegam. Muszę wrócić do miasta i przeprowadzić prawidłowe oględziny zwłok. No właśnie. No właśnie. Dobra, czy coś jeszcze tu mamy? Casey. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Dobra, w takim razie chyba czas przenieść się do miasta. Tam będziemy kontynuowali śledztwo. Czy coś tutaj jeszcze możemy znaleźć? Gdzieś tu można iść. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze tutaj. Może znajdziemy jakieś kolejne pudełko. Lub coś innego, ale nie wydaje mi się, żeby tu coś jeszcze było. Tu jest to drzewo, które nas blokuje. I'll be back in a second. Roger. Tędy przechodziliśmy. No nie, tu już nie przejdziemy przez tę wodę. A tu? Nie. Tu niestety też nie, tam nie przejdziemy, prawda? Nie. Tu mamy niewidzialną ścianę. Dobra. Wróćmy może do naszego kompana. Może on ma coś do powiedzenia. No nie, czyli wracamy do szeryfa. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Caldera is pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. Good. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Zabierzmy ciało do miasta. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the O Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Okej, weźmy sobie ten klucz. Thanks. Dowiedz się, co się stało. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Wiecie co, ja bym sobie wrócił jeszcze do tej skrytki, której nie otworzyliśmy tam przy tym domku. Wydaje mi się, że da się to jakoś zrobić na tym etapie. Przeczytajmy sobie jeszcze raz tę notatkę, która była na tej skrzynce. Nie wiesz co robić? Wykonaj poniższe kroki. Umyj ręce, wyjmij kurczaka z lodówki, zrób sobie drzemkę. Dobra, w tym domku tam mieliśmy tak. Była i łazienka, była i kuchnia i było chyba jakieś tam miejsce do spania. W takim razie poszukajmy jakichś wskazówek tam. Spójrzmy na tę kłódkę. No właśnie, tu są jakieś znaki na tej kłódce. Wydaje mi się, że znajdziemy coś w tym domku. Także wróćmy sobie tam. Na początku było chyba umyj ręce, czyli coś musi być w łazience. Dobra, mamy takie dwa trójkąty na siebie nałożone. Jeden do góry, jeden do dołu. Potem mamy kuchnię, czyli tak. I potem mieliśmy drzemkę, czyli tu. Tę stronę, ok. Czyli tak, tak. I tak. Ok, sprawdźmy, czy da się to zrobić. I wpiszmy sobie tutaj te znaki. Ten pierwszy to było to. Na drugim mieliśmy... Tylko one były w drugą stronę chyba, tak. I trzeci... Było to? Oho, udało nam się otworzyć. Dobra, co my tu mamy w tej... Nie bierz niczego, jeśli nie jesteś jednym z drzew. No, oczywiście, że jest. Amunicja... Co to jest? Skrytka znaleziona przy domu na kołach. Amunicja i opatrunek. Super, dobra, czyli wiemy już jak otwierać te skrzynki. Trzeba być po prostu spostrzegawczym. Obczajmy sobie jeszcze mapę. Dobra, wydaje mi się, że już niczego na ten moment nie ominęliśmy. Wracamy do naszego partnera. Ok, otwórzmy sobie ten skrót. Tak jest. Seems like a nice town so far. Murders aside, pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Okej, tutaj mamy coś po tej stronie, jakąś antenę. Sprawdźmy sobie to. Nie wolno. Ale tu... Kolejna notatka. Pudełko śniadaniowe, no właśnie. Wszyscy siedzimy w tym razem, bohaterko. Życzę bohaterskiego dnia. Dobra, 2 strony maszyny napisu, super. Ile ich tutaj mamy? Ulepszenie broni 8. Z tego co pamiętam, to tam potrzeba było 12 minimalnie, tak. Czyli jeszcze sobie poczekamy. Okej, czy coś tu jeszcze mamy? Chyba nie. Tu nie wolno wejść, nie da się. Dobra. Wracamy na parking. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Klucz do skrótu, ok, ten sam. No dobra, mamy tutaj kolejne 3 ścieżki. Dokąd prowadzi ta? Ta prowadzi do parkingu. Pójdźmy sobie tutaj. O właśnie. Mamy jakieś kolejne notatki. Najrzedsza forma życia na północno-zachodnim wybrzeżu. W końcu udało mi się dotrzeć nad Cauldron Lake. Łatwo było wspiąć się na ogrodzenie, zwłaszcza z odpowiednim wyposażeniem i umiejętnościami, którymi na szczęście dysponuję. Kolejny cel: przyuważyć rzadką i nieuchwytną lasówkę zielonkawą. Jest już trochę po sezonie, ale mam nadzieję, że dorwę jakąś, zanim rozpocznie swoją podróż na południe. Zauważyłem intrygujące zachowanie u otaczającego mnie pospolitego ptactwa. Wydaje się być zaalarmowane i kłębi się wokół jeziora. Nie widać w pobliżu żadnych ptaków drapieżnych. Wiatr niesie jednak jakieś dziwne dźwięki. Nie poznaję ich, nie potrafię ich wyjaśnić. Zaczynam się trochę martwić. Być może będę musiał znaleźć inne, bezpieczniejsze miejsce. Dźwięki są coraz bliżej. Ruszyłem głębiej w teren. Roślinność jest powalająca. Muszę tu wrócić na jesień. Aż się zatrzymałem i naszkicowałem ten wspaniały klon okrągłolistny. Sam sposób, w jaki wisi na nim ta brodaczka. To właśnie dlatego drzewa są lepsze od ludzi. Skoro już mowa o ludziach, widziałem wcześniej jakiegoś pijaka, który zataczał się po lesie i zachowywał się dziwnie. Może to narkotyki? Nie podchodziłem bliżej. Powinienem pewnie poszukać innego miejsca. Jakie to jest irytujące. Kiedy zobaczyłem tego dziwnego gościa, postanowiłem znowu zmienić miejsce. Niosłem się na nieco wyższą część góry. Znalazłem fantastyczny punkt widokowy z miejscem na biwak, ale bardziej interesuje mnie ta perłówka. To trawa inwazyjna, ale jest jadalna i zaskakująco smaczna. Jakieś 10 minut temu zacząłem słyszeć wilki, dzikie psy albo coś takiego. Ale brzmiały jakoś dziwnie. Wścieklizna? Chcę się stąd zabrać, ale słońce zachodzi, a do tego padł mi ten durny telefon. Schowam się w namiocie, może sobie pójdą. Coś jest z tym miejscem naprawdę nie tak. Okej, czyli mieliśmy tutaj jakiegoś obserwatora, ale trafił na kogoś podejrzanego. Okej, fajnie nam tutaj opisują to miejsce, te notatki. Warto tego wszystkiego szukać. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Here we are. Okay. Let's go back to town and meet the sheriff at the diner. Wracamy w takim razie do miasta. Jestem jeszcze ciekaw, czy coś tutaj będzie. Nie, tu już jest droga wyjazdowa. Dobra, wsiadamy do auta. I jedziemy do Bright Falls. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Bardzo fajnie są. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Bardzo fajnie są zrobione te płynne przejścia między cutscenkami a faktyczną rozgrywką. Dobra, trafiliśmy już do miasta. Myślę, że na tym etapie zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. I do usłyszenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!